Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was ponownie w Country Balls Heroes. Wiem, że już mówiłem, że ta gra jest zbugowana jak cholera. Nadal podtrzymuję to zdanie, jak najbardziej, ale widzę, że naprawdę wam się ta gierka podoba. Dlatego. W ogóle Steam Remote Play? Nie, otworzyła mi się przeglądarka, dobra. Czyli jeszcze to nie działa. Kochani, miałem sobie odpuścić kampanię. To prawda. Bodajże robiliśmy ostatnio wolność i demokrację i nam to nie wyszło, że wyszło nam, aczkolwiek były lagi i tak dalej, czy lagi, bugi. Lagi to nie bugi. Wszystkie trudności mapy są średnie. Rozmiar mała, średnia i duża. Dlatego. Zagramy sobie. Może kulej magię. To niby rozmiar duży. Ale. No dobra, trudno. Gracze dwóch. Próbujemy sobie dzisiaj kule i magia. Mówi się, że wiedźmy nie istnieją. Ta wiedźma jest najgorszym koszmarem Polski. Do tego zaczęła mówić o zwrocie samochodów i pieniędzy. Nie możesz do tego dopuścić. Warunki zwycięstwa? Pokonaj wrogiego gracza. Warunki przegranej? Utrata wszystkich swoich miast i bohaterów. Rozmiar mapy? Duża. Tryb trudności? Średni. Tak więc, moi kochani, zacznijmy rozgrywkę. Country Balls, Heroes, kule i magia. No dobra, chciałem zrobić fajne intro, ale widzę, że ładowanie jest troszeczkę dłuższe. Kochani, podobno troszeczkę bugów naprawili. Czy to prawda? Zobaczymy. Zdarzenie. Naszym rodakom na emigracji udało się przejąć to miasto i przekształcić się na polską modłę. Twój cel jest jeden. Znajdź i powstrzymaj Merkelball, zanim nałoży sankcje na Polskę. Przy okazji możesz też skopać tyłki Niemcom. Oh, I like it. Dobra, nie chcę żadnych wskazówek, więc od razu sobie wyłączę. Doradca. Spoko, zapisz. Więc tak, widzę, że mamy swoje miasto. Polski Poland Ball. Polski Poland Ball, co ja powiedziałem? The fuck. Dobra, tu się wszystko kupuje. Mury zamku i ratusz. Tutaj mamy kasę. Szlachetny grill. Polskich Noble Bali. To są Noble Bale? Tak. Noble Ball i... Lumberball. Um protestujących pozwala ci rekrutację polskich protestant bali. Jednostki odświeżają się co tydzień. Pytanie, czy są jednostki strzelające? Kościół Gabenbola. Starski stadion, królewski zamek. Króla korono... Nie, Korwin... Korwinus Bala IV. Dobra, ale pierwsze co? Robimy ratusz. Rozumiem, że nasze plamberki są już gdzieś tutaj, czy nie? Nie. Jeszcze niestety nie mamy. Które są strzelające? A, te Noble Bale są strzelające. Kurczę, dobra, teraz troszeczkę żałuję, że tego nie ogarnąłem. Nie, Corvinus Bal, to jest genialne. To jest genialne. Dobra, spróbujmy sobie. Tu jest kopiec węgla. Od razu przyjmiemy. Jednostki, oczywiście lecimy standardowo w expy. Mamy pierwszy poziom. Przed końcem tury sobie zaliczmy tartaczek. Już mamy dzięki temu kolejne ruchy, więc git. Gracz drugi jest AI się ruszył. No i co? To są Hooligan Bole. Bierzmy ich. Jaki ratusz! Czy to nasz Sejm? Czy to jest cyrk? Tak, to jest cyrk. Szlachetny grill. Ja bym sobie to kupił. Szkoda, że nie zrobiłem tego w pierwszej turze, żebym miał już 11 jednostek więcej. Ja się po nie cofnę, bo jednak strzelające jednostki to strzelające jednostki. Dobra, trochę majonezu. No, nie zagrałem tego optymalnie. Fakt faktem. Suplam berbale. Startaczek, czy wiatraczek, młyn. Gentle Bale, czy one są strzelające? Chyba nie. Spróbujmy. Zostaw cokolwiek ukradłeś i wypadł. Wypadł. Ja nic. Co tam wystaje w swojej kieszeni? Nic nie wystaje, to moje. Dobra, one nie są strzelające, to tyle dobrze. Próbujemy to w ten sposób. Pięciu na ludzie. Wygramy to. One są easy jak...
No easy po prostu. Ile wy macie ruchu? 6 sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie dojdą. Koniec tury. Koniec tury. Strzelamy. Ale dwa, dwa. Lipa. Jeden, jeden. Dobra, walimy tych. Proszę, przestań. Nie. Wiedziałem, że nie dojdziecie. O to chodziło. Plan był dobry. Wykonanie w sumie też. Zróbmy to w ten sposób. Dobra. Tak. Tutaj ile my zadamy? 2-3. No nie za dużo. On nam odda. 2. Wiedziałem, że to nie wyjdzie. 5. Dobra. 3. Nawet siadło. Tylko 2. Oddaj. Już mógł się nie oddawać w sumie. Ja bym tą trójeczkę zaatakował. O nie, ale to jest 4 atakuje. A on nic nie zrobi. Zabijesz 2? Zabijesz. Polska może w kosmos. Za Polskę. Nie mamy Kasiutkę. To jest ten pas, co daje dosyć sporo. Dosyć sporo rzeczy. To jest takie średnie. Powiem wam szczerze, że... No, lipa. 3, 6, 10. Dobra, idziemy na atak. Idziemy drogą Polski. Idziemy drogą Polski, suplambery. Kupujemy sobie wszystko, co tam leci. Enginer Bole. Najpierw zbierzmy jednostki, kupmy sobie może mury zamków. Żydowskie targowisko. Ligańska arena. Arena potrzebuje dom hydraulika i tłumu. A, tu są plamberbale. No dziwnie są dziwnie są rozłożone w sumie. Statua króla Janusza. Król Janusz Korwin-Mikke. Czy Mikke, Mike, nie wiem jak on tam się wymawia. Tłum protestujących. W sumie mury nie dają nam nic ciekawego, więc kupmy sobie ten tłum protestujących. Niech te jednostki już będą. Niech te jednostki już będą. Kolejne plamberki. Prawdopodobna, możliwa. Aj. Czego potrzebujemy do ratusza po kolejnego poziomu? Mur zamku drugi, żydowskie targowisko i tawerna bohaterów. Właśnie, tawerna bohaterów. Ja to chcę. Dużo protestujących, dużo strzelających. Ciebie Priest Bole. Od kiedy Priest Bole tu są? Pewnie tutaj. Dobrze mówię, czy źle mówię? Tak. To jest tu. Ej, to jest jednostka wysokiego poziomu w sumie. O kurde, ale tu jest dużo strzelających. Tam było dużo strzelających. Lech Bol. Janusz Bol. Mati de Liar Bol. I Poland Bol. Nie, dobra, bierzemy Poland Bola, bo no dosyć sporo jednostek strzelających. Ja wiem, że to, co się robi teraz, czy co ja robię w tej chwili, jest to zazwyczaj, że tak powiem... A jest z brakiem słownictwa. Jest to zazwyczaj rzecz, którą się robi w Herosach trójce. Dobra. Nie! A da się je przemienić jakoś? Da się. Rozdziel. No, czemu ty tego nie możesz wziąć? O, no, teraz możesz. Teraz możesz. Idź się rozejrzyj. A my idziemy atakować tego gbura.
Dobra, to standardowy tekst, który już widzieliśmy. No, dobrze, jest ich mało. Znaczy mało, jest ich mało ilościowo. I są zbici w grupkę, więc to jest o tyle dobrze. Koniec tury. Zobaczymy, jak nasz łucznik teraz będzie strzelał. O, ładnie. Ładnie. O, tu też krytyk ładny. Tam był overkill w sumie. Pyk. Bierzemy hajsik. Następna turka. Możliwa. Są strzelające? Nie pamiętam. Totalnie nie pamiętam, ale nie bym chciał iść na tych Niemców. Polską, zgubiłem moją przepiękną żonę Helgę. Wolałbym jej w ogóle nie znaleźć. Okej. To są też jednostki walczące wręcz, więc luz. 9, fajny krytyk. Tylko tak, oni mają ruch 5, więc to jest też spoko. Nie powinno być większego problemu z nimi. Myślę, że zobaczymy. No problem. Tych 4. Defujemy. Osiem, dziewięć. Easy. O, tu też 8 wleciało, świetnie. Zabiję 8. No tu ilu? 4, 5, no dobra, ryzyk. 4. Oddaj. Nie? Oddaj. I zero strat. Dobra, expy, naszyjniczek, świetnie. Standardowy expik. Mamy kolejny poziom. Niemiecka ziemia, tyle wspomnień. Mieszka tu wielu moich rodaków. Jak rzucę 500+, to może uda mi się zrekrutować ich do wspólnej walki. Oby tak było. Dobre doświadczenie. O nie, nie, bo to jest walka. Dobra, talenty. Wybijmy sobie drugi poziom. Kupmy sobie coś tutaj. Mury zamku 2. Żydowskie targowisko nic nie daje na początku. Dobra, niech będą te mury. O, mamy już zamek generalny. O, ale warownia. 500 punktów. Majonez i inne tego typu pierdółki. No, nie chciałem tego. No dobra, nic się nie stało w sumie. U nas jeszcze nie było tutaj. Nas jeszcze tu nie było. W razie czego ta jednostka będzie sobie zbierać tych plumberbali co chwilę. Więc to też nam nie przeszkadza w żaden sposób. Dobra, jednostka trzeciego poziomu. Jakie ty masz artefakty? Ty masz pas. Którego oczywiście nie miałeś założonego. Tego też nie. Dobra, spoko, mamy statystyki w sumie. Wiem, że nie dodaję poziomu do niego, aczkolwiek nie widzę, żeby był sens się teraz nad tym zastanawiać jakoś mocno. Mury zamku poziom drugi. Ile mamy hajsu? 22 tysiące. No to też tak bez rewelacji. Prawdopodobne. Pobawimy się trochę z nimi. Widzę, że lubisz nasze Volkswageny. No, są całkiem niezawodne. Dokładnie, od 39, idealna jakość. Oj, tak, 39. To też są walczące wręcz. To nie robi nam żadnego problemu. Ładnie. Całych 3. A ile mam się movement speeda? 4, a to luz bluz. Zanim wy dojdziecie, to ze 2 razy was już strzelę po gębach. O kurde. Bravissimo. O, ale tylko jeden. Dobra, ale nie powinno być problemu.
Pyk. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie dojdziesz. Czy ja nie zaatakowałem bohaterem? Dobra. Nic się w sumie nie stało, ale... Serio, te Poland Bole są zbyt podobne. Niemiecki krzyż. 20 do Memmany. Bohater. 9-4. To jest tu. To gitara. No w sumie to już kolejny tydzień będzie, więc już sobie tu poczekaj. Tak, chińska arena, kurde. Dom hydraulika kupujemy. Przed 7 dniem. Kupmy wszystkie jednostki, które w sumie są tutaj. I tak, mamy kolejny dzień. Kurde, oddałem turę. Nie pytajcie, to jest po prostu dziwne dla mnie. To, że klika się spacją i oddaje się turę, to jest dziwne. Mega dziwne. Pójdziemy po chuliganów jeszcze. Łatwa. To easy. Mamy więcej rodzajów pierogów niż wy. Nie, nie macie. Dobra. Pięciu riki. Atak. Dwóch. Tylko cztery movement speeda, to jest luz. Nawet się nad tym nie będę zbytnio zastanawiał. Atakuj. I teraz tak, ty będziesz atakować, to tą trójeczkę zrzuć z nóg. Raz, dwa. I pyk. Straty zero. A ropa naftowa nam się w sumie przyda. Piki. Nowy poziom, świetnie. No to widzę, że są ANZ-y jeszcze. Dobra, chulikańska arena. Co daje statua króla Janusza? Zwiększa moc bohatera. Kurde, nie chciałem tego! A, jestem zły. Znów gra mi zrobiła w bambuko. Naprawdę do tego trzeba się przyzwyczaić. UI jest zbyt kolorowe i zbyt podobne do siebie. Zbyt. UI powinno być troszeczkę inne. Trzeci poziom. Fajno. Fajno, fajno. Lecimy po grzałkę. Polsko, czy pamiętasz 39? Stare dobre czasy, kiedy wszystko było pod moją kontrolą. 39? O ty chuju! Polsko do ataku! Dobra, ale to są zwykłe jednostki. I to ruskie. Jak pierogi. Trzy. Znaczy, ta gra ma taką oglądalność. Naprawdę nie rozumiem tego. Dying Light ma z 5 razy mniejszą niż te Country Balsy. Co wy ludzie macie do tej gry? W sensie, co was tak ciągnie? Naprawdę nie rozumiem. Nie mogę zrozumieć. To idzie. Oddaj. To są go pięknie. Kolejny atak. Będzie minus jeden? Będzie minus jeden. Kurde. Co? No nie, no tak to być nie będzie. Leczymy dziada. Nie można? Czemu nie można? Ej, co się dzieje? A, kapuje. Dobra. Ale to w sumie nie szkodzi. Koniec tury. O, teraz księga zaklęć. To, że nie możemy w ogóle używać many podczas innego jakby ruchu bohatera jest durne. To jest durne. Totalnie durne. Dobra, WD mamy. To jest głupie, naprawdę głupie. Zbieraj sobie to. Zbieraj sobie chuliganów. Wziąłeś, czy nie wziąłeś? Wziąłeś. Dobra, tym razem weźmiemy kasę. I tak. Możemy już bez problemu zrobić sobie kolejne mury zamku, co nam w sumie pozwoli... A nie, mamy już drugi poziom, to nie trzeba. Doskie targowisko. Dobra, to chcieliśmy. W sumie możesz tu iść nawet, to nie jest problem. Dobra, bierz flaszeczki.
Polsko, czemu, czy wiesz czemu jest tak dużo żartów w Polsce, a tak mało Rosji? No nie, kutas, nie wiadomo co to było. Oczywiście to automatyczne zawijanie taksów również jest słabe. Więc muszą nad tym troszeczkę opracować. O, to mogą być straty delikatne. Dodatkowo nasz łucznik już nie może się leczyć. Nie podoba mi się to. Dużo ich jest. Serio, bardzo dużo. Może powinienem strzelić wcześniej? Tyk. Tyk. Dobra, musimy jednak używać tej many tutaj. Czemu tylko dwóch? Halo? Jarko. Uch, krytyk, pięknie. Oj, ty gnoju. Uch, minus jeden. Dobra, ale ci jeszcze nie doszli, więc nie jest źle. Czy zabijesz czterech? Dwóch, ledwo dwóch. Ech, dobra, ale cię uleczę, to nie jest problem. Plumberki. Tu było siedmiu, fuck. Dobra, lekkie straty będą niestety. 4, 7. A jednak 7. Dobra, ulecz tego. O, już patrzcie, już teraz się da. Odbagowali to. Odbagowali to w końcu. I pyk po ryju. O, nawet nie straciliśmy nic. Dobra, ale ty sobie poczekaj. A w sumie ten łucznik go pierdyknie, o. Pyk. O, dwóch plumberów straciliśmy niestety. Nas nie było? O, tu nas nie było. O, nie możesz tego wziąć. Rele. Rele. Ratusz. Mamy już na maksa ratusz, więc mamy już dochód podstawowy 4000. Fajnie. Socjalizm pełną gębą. Prawdopodobne. Dobra, wiecie co? Ja bym się cofnął po jednostki. Ja bym się cofnął po jednostki, ewidentnie. Kopiec węgla. Węgla trochę mamy, więc to też nie jest problem. Zaraz będzie siódmy dzień, więc ja już bym się skupił teraz na jednostkach, które możemy kupować, żeby zwiększyć sobie armię. Już tam idź. Prawie końcóweczka. No, czekamy sobie jedną turę. No wiecie, to jest granie z botem, więc to nie jest żaden taki problem. Kościół Gejbena. Ulepszona chuligańska arena. O, to oczywiście też weźmiemy. Już plus 8, nie plus 5. Dobra, wykup wszystkie jednostki. O nie! A tych nie wykupiliśmy. A, bo dopiero teraz były, dobra, nieważne. Nieważne, kościół Gejbena. Dobra, i tak, zbieramy cały ten grajdoł. Cały grajdołek zbieramy. No i co, lecimy tu. Wszystko oczywiście wykupujemy, co leci. Plus 4. Plus 4. Maksimum. O, dobra. Plus, plus, plus. Plus, plus. I 4 jednostki. Pięknie. Wyrobiliśmy się. No i powiem wam, że ta nasza armia już tak powoli, powoli zaczyna nabierać kształtów. Powoli to nabiera poważniejszych kształtów. Podziel, o. Już mamy 165 tych jednostek, więc jest spoko luz. Tylko tak, jeszcze bym się skoczył po chuligansy. Bo ich też możemy rekrutować oczywiście. Dobra, i myślę, że już mamy na tyle dużo tych jednostek, że możemy zacząć się trochę ponawalać. Prawdopodobna, łatwa. Ty się po flaszki tutaj rzuć.
Zbieraj to. Królewski zamek niestety jeszcze jest poza naszym zasięgiem, ale możemy sobie kupić ten kopiec węgla. No i fajnie. Kolejne jednostki. Idziemy na Chińczyków. Bóg jest z nami. Który? Jedyny. Jak to będzie napierdzielać teraz? O, jaka husaria. Ha, jaka husaria piękna. 5 punktów. Oni podejdą na 100%. Idziemy się napierdzielać. On jest strzelający. Gejbeny mogą nie być złe. Te gejbeny mogą nie być złe. O kurde. Nie no, jest moc. Jest pogrom. Rzeź niewiniątek. Pyk. Staria do ataku. Do Polskę. 246, jakie to ma DPS-y. Jakie to ma DPS-y. Dobra, zawalczmy z owczarkiem. Polsko, widziałeś moje auto? Nie, chociaż sądzę, że Rosjanie już je mają. Ukraina, Rosja, Polska. Dla mnie to samo. Przygotuj się na wpierdol, Polsko. Żeby ci ten owczarek zaraz z tych zębów nie wysuszył zbytnio. 7 punktów ruchu. To może być ciężkie, powiem wam szczerze. No, może być ciężkie. Dobra, husaria to jest husaria. Oj. No, serio może być ciężko. To jest chyba 3. Też jest 3. Tak, zablokowałem się tutaj. 2-3. To na pewno 2-2. Wolę zatykować dwójkę. Pyk. Bundelbury, fajny pies. Jak był mały, to znalazłem go w okrutku. 0-0. 1-1, dobra, przynajmniej tu. O, krytyk 2, pięknie. 1-2. Oj, dobra. To tak. Zabiję coś. 0-0. 0-0. Będzie po 0. Mamy mało many. Mamy na jedno leczenie. Więc co? Wstrzymam się. Wstrzymam się ewidentnie. Może krytyk wyjdzie? O, pięknie. Pięknie! Ile tam było? Nie widziałem. 0-0. Burek, spokój. O Jezu, jeden. Husar padł. Ojej. It's dangerous. O kurde. Nic tam nie zrobił, baran. Pyk. Odblokowano osiągnięcie. It's over 9000. 2-3. Niestety tylko 2. Niestety tylko 2. 0-1. Jest szansa, że go zabijemy. Niestety nie wyszło. I tak, dwójeczka tu. Dobra, odciążmy go w ten sposób. I teraz tak, leczymy. Było 5 chyba. 0-0. 1-1. Husar bal. Dajesz. No! Dlaczego? Przecież tam było 1-1. Zdarzyło się. O, dobra, jednak było ich 4. Uważaj na smoki. Bunkrów nie ma, ale i tak jest zajebiście. O nie! Skończyło się. Talenty. Rozdajemy wszystko tutaj. Kolejny kopiec węgla. O.
Dobra, wykupujemy to. Wykopujemy to i może jeszcze sobie spróbujemy zatkować ten zamek, bo nie wiem, co to jest za zamek. A, w sumie on jest nawet z Afryko. O, niemiecki zamek. Niemiecki ratusz. Zobaczmy sobie, jakie jednostki mają Niemcy. Niemiecki tankbow. Dobra, Engineer Ball. Niemiecki Soldier Ball. Bawarski Highway Ball. Counter Terrorist Ball. Komisjoner Ball. Niemiecki Cavalry Ball. I niemiecki Tankball. No dobra. Tylko jeszcze pytanie. No, czy ty możesz? Nie możesz, rozumiem. Kurde, przestań chodzić jak chcesz. Dojdziesz tam? Dojdziesz. Do zera, do jaja, jak to mówią. I wchodzimy naszym tutaj zbieraczem wszystkiego. Chociaż, może nie. Nie, nie wchodzimy. Nie stać nas na żydowskie targowisko. O nie, jesteśmy zgubieni. 01. Dychę za jedno drewno? No porąbało was? Dobra, ale mamy w sumie wytwórnię wódeczki. Ja bym chciał już żydowskie targowisko mieć. Wiem, że to jest marnowanie zasobów. Wiem. Dobra, ale tu jest już 2 na 2, więc mamy w teorii wszystko oprócz murów zamku i królewskiego zamku. A tak to jest git. 02. Nie, 01. 02. Dobra. Czyli o połowę. Spoko. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. No i co o Discorda, jaki harmonogram macie w opisie. Ja wiem, że dzisiaj powinna być Noita, no ale chyba dla was lepiej, że jest Soul Country Ballsy. Tak więc dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej.